Mamy branie wędkę mi spod purek. Widzicie? Popatrzcie. Branie na drugiej wędce. Tutaj karpia jeszcze nie wypuściłem. Patrzcie, wygina. I siedzi tu. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jadę na karpia. I cel to będzie pokazać wam, jak właśnie ja łowię karpie zimą, bo już trochę nałowiłem tych karpi. Byłem 3 razy, tam złapałem parę fajnych karpi. Więc wam wszystko na filmie pokażę. Zapraszam, a ja się pakuję do auta. Siema. Dobra, jestem już nad wodą. Wszystko muszę szybko rozpakować, bo mam tylko niecałe 3 godziny łowienia. To jest bardzo mało jak na łowienie karpi. Robię zestawy. Rozrabiam zanętę Hotel Dorado na jezioro. Tutaj się świetnie spisywała właśnie zimą. Jest dzisiaj lekki wiaterek, ale mam nadzieję, że nie będzie za mocny. Czekajcie, opakowanie jak coś, to mam jeszcze drugą zanętę, bo tu nie jest jej dużo. Nabieramy trochę wody. Woda jest bardzo zimna i pamiętajcie, że jak namoczycie zanętę Hotel Dorado, to trzeba trochę dać jej odpocząć, tak jak peletowi. Około 5 minut i ona się wtedy bardzo dobrze lepi, bo teraz to się nie lepi prawie w ogóle. Tak to działa. Pierwsza wędka leci na robaka. Jest to stringer z kołowrotkiem Damquick, zarąbisty. Ostatnio wpadł na taki zestaw karpia, zaraz daję zanętę do koszyka. Ale teraz rozkładam drugą wędkę. Ludzie, zaliczyłem wielkiego fejla. Tutaj rozkładam wędkę do metody. A się okazało, że nie ma najlepszych przynęt. Tutaj jest tylko zjedzona kawałek z poprzedniej wyprawy. I nie ma moich przynęt. Nie wiem, to jest orzech tygrysi od Eldorado, 8 mm. I mam tu jeszcze taką truskawkę, ale ona mi się tak dobrze nie sprawdzała. Po prostu zapomniałem. Nie wiem, coś tu mi się w ogóle wysypało. Jakieś, nie wiem, gówna. No niestety. Zanęta upchana i leci rzut do wody. Pierwsza wędka leci do wody. Całkiem daleko. Teraz ją stawiam na podpórkach i czekamy na branie. Naprężamy żyłkę oczywiście. Czekajcie, o tak. Wolny bieg. I czekamy na branie na pierwszej wędce, a teraz się zajmijmy drugą. Jestem uratowany, bo na szczęście znalazłem kuleczki. Wziąłem w ogóle, jakich mało mam, bo to jest tutaj legendarna przynęta. Na nią złapałem najwięcej. Więc zakładam tutaj na włosa. O, widać, na metodę. Robię metodę i rzucam. Dobra, kulka założona. Ale to jest jednak zima. Tutaj karp potrzebuje jakiejś mięsnej przekąski. Więc dokładam do tego jakiegoś fajnego robaczka. Wezmę tego, takiego chudszego, mniejszego. No i rzucam. I oczywiście na metodę. O tak się prezentuje zestawik. I on tą zimę, bo parę razy byłem, może widzieliście jakieś urywki. Tylko trochę inaczej nagrane, bo na TikToka były. No i leci do wody taki zestaw. 5 kilo. Zanęta pięknie zadziałała na karpiki, zobaczcie. I to jest zanęta Eldorado, tu przynęta Eldorado z robaczkiem, bo jednak to zima, coś mięsnego potrzebuje. Jako że byłem już parę razy w tym roku, to wiem, gdzie karpie przesiadują. O tam przy samym brzegu, tu mam w ogóle szczytówkę rozwaloną, będę musiał to naprawić. Ale tak to szukałem po całym stawie tych ryb. I tylko tam stały i tylko w tamtym miejscu były brania, więc tam rzucam. No i nie kombinuję na razie. No, bardzo zły rzut. Już rzucę bez włączania kamery, bo rzut nie wyszedł w ogóle. Dobra, tym razem rzuciłem bardzo dobrze. Kładę na podpórka, chociaż może trochę je zniżę, bo tak średnio to wygląda. Sygnalizatora nie będę włączać, bo będę miał wolny bieg i będę widzieć. Naprężam oczywiście żyłkę. Naprężamy. Tutaj jakiś do dupy kołowrotek jest. Pewnie będę go kiedyś wymieniać, ale na razie nie. Wolny bieg. Mało żyłki tu w ogóle jest. To będę musiał zrobić najszybciej.
i trochę inaczej ustawię tą wędkę. Zarzucę sobie jeszcze spławik z ciekawości, aby zobaczyć, czy coś na niego bierze. Tam czerwone robaczki, muszę poprawić szczytówkę, ale to za chwilę. No i sobie rzucę, zobaczę, czy coś bierze na spławik tutaj. I jak coś, to nie jest to PZW, tylko staw prywatny. I mogę łowić na trzy wędki. Tak. Wędki zarzucone, więc pora rozłożyć sobie stanowisko. Wszystko fajnie poukładać, sobie krzesło rozłożyć. I łowimy, czekamy na brania. Tak to wygląda wszystko. Jeszcze wszystkiego nie rozłożyłem, a przed chwilą było mocne branie na tej wędce i teraz jest na tej, za szczytówkę. Nie wiem, czy widać. O, widzicie? Ciągnie. O, tu jest żyłka rozluźniona. Kurde, muszę... I mamy pierwszą rybę. Siedzi dalej ryba. Musiała się mocno wpiąć, ale nie jest duża niestety. O, i spadła chyba. No spadła. Kurde, był pierwszy mały karpik. Robaka zjadł, ale był bardzo malutki, więc aż tak mocno mi nie szkoda. Ale to przez to, że nie mogłem kamery ustawić. Kurde. Zestaw wygląda znowu tak samo i leci w to samo miejsce i czekamy na kolejne brania. Ale jestem zaledwie 5 minut i miałem pierwszą rybę, ale niestety niedużą. I niestety spadła, ale dobra, łowimy dalej. I z całego robaka zostało tylko takie coś. Ja nie mogę. Dobra, stanowisko mniej więcej ogarnąłem. Tutaj wszystko przyszykowane, jak coś na ryby, tam jakieś jeszcze pierdoły niepotrzebne mi. Jak na razie, tutaj spławik, tu się nic nie dzieje. Ale wiem, o co chodzi z tymi wędkami. W tamtym miejscu muszą być teraz małe karpiki. Karpie po 15 cm. I osoby, które może mnie obserwują na TikToku, to wiedzą, że po prostu one tu lubią brać. Albo osoby, które tu łowiły, ale raczej mało tu osób łowi. No i po prostu małe karpiki mi tutaj biorą. Ale będę musiał zmienić gdzieś miejsce, bo będę szukać po jakąś większą rybę. Ale chcę wam pierwsze pokazać takiego małego karpika w tym sezonie. Zobaczcie, jakie ładne łuski na kasterki. Przez live'a żadnej fajnej ryby, a tylko skończyłem i... Mamy branie, wędkę mi spod półek zrzuciło. Siedzi karp. Mamy, doczekaliśmy się. To jest ta ryba. Zrzuciła mi wędkę spod półki. I patrzcie, jak jedzie. Coś pięknego. O, dobra. Jestem nad wodą z 20 minut i branie na czerwone robaki. Myślę, że ryba może być nawet ładna. Karp jest naprawdę mega silny. Myślę, że zaraz będę go już pompować bardziej. O, patrzcie. Z 6 kilo. Nie no, z 6 bez przesady. Ale może z 5 ma. Mam taką nadzieję. Kurde. Wchodzi mi cały czas w tą drugą wędkę. No chodź tu już, mordo. Przecież ja cię zaprezentuję i wypuszczę. A ty się tu bawisz ze mną. Jest fajną rybką. Nie pompuję tych ryb, jakby ktoś się zaraz czepiał, że muszę pompować ryb, to nie trzeba. Ja się tutaj wybawię z tą rybką. Ja widzę, że ona jest dobrze zapięta, więc się z nią wybawię po prostu. Kurde. No, nie da się ten karp, jest mega waleczny. Podbiorę i zaprezentuję. Ale jeździ on. Zobaczcie, jakie on tu wiry robi. Myślę, że najmniejszy nie jest, ale największy też nie jest.
ale jakiego. Nie holuję ryb na chama, tutaj nie pompuję jakoś mocno, bo się boję, że telefon mi wypadnie. Ty, już mam sam koszyczek. O kurde, mam. Dobra. Nie no, rybka jest fajna. No właśnie. Uderza w drugą wędkę. Dobra, karp się już zbliża do podbieraka. On nie jest duży prawie w ogóle. On ma może z 4 kilo, ale jest tak mega waleczną rybą. Nie no, więcej ma niż... Piątkę ma spokojnie. Mam już ją pod nogami. Czerwone robaczki, zanęta od Eldorado. Dobra, jest. Jest, mamy. O, podbierak kurde za mały. Ale nie jest wielki karp. Zobaczcie. Idziemy go... Namaczam matę, idziemy go prezentować. Mata tu jakaś od delfina. Idę ją namoczyć. O, i słońce w ogóle wychodzi. Dzisiaj jest fajna pogoda. Jestem z pół godziny na rybach i wpadł karpik. Oby zaraz nie było też na drugiej wędce branie. Tak jak na ostatnim wypadzie tydzień temu. Muszę namoczyć matę. Dobra, rybę mamy już na macie. Namoczyłem matę, mam też matomiarkę. Zmierzę ją sobie z ciekawości, bo nigdy tu nie mierzyłem karpi. Czerwone robaczki, zanęta od Eldorado. Fajna walka i karp myślę, że z 5 kilo. Karp spokojnie z 5,5 kilo. Zobaczcie, jaki duży. I tutaj od początku 70, prawie 80 cm karp pełnołuski, zimą. Na czerwone robaki, na fiderka. A na razie wygrywa fiderek z metodą. Branie na drugiej wędce. Tutaj karpia jeszcze nie wypuściłem. Patrzcie, wygina. I siedzi drugi duży karp. Zobaczcie to. Tutaj mam karpia na macie. A tutaj mam drugiego dużego karpia. Powtórka z rozrywki. Włączę mu wolny bieg po prostu. Bo chcę się tamtym zająć i go wypuścić w spokoju. O, zobaczcie, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Wolny bieg włączamy. I kładziemy go niestety. Dobra, niestety musimy tak to zrobić. Prezentuję szybko drugiego pierwszego karpia, bo drugi nam bierze. Rola jest. Zobaczcie. O, jest taki karp. Zaraz szybko wypuszczamy, a tu druga wędka rola. Drugi karp zluzował żyłkę. Nie wiem, czy spadł, ale dobra. Jechał bardzo długo, więc się nie obrażę, jak spadł, ale wypuszczamy tego karpia. Poszedł pięknie. I zobaczymy, czy jeszcze siedzi na drugiej wędce. Była tu rola na drugiej wędce. Jest? Jest dalej karp. Tak, siedzi dalej karp. Odjechał bardzo daleko. I znowu będą dwa karpie naraz. I jedzie pięknie. Bije pięknie, kurde. Ciekawe, czy znowu pełnołuski, czy znowu pełnołuski, czy może lustrzeń. Ciągnę go normalnie. Czy on... Nie. Gdzie on... Nie, kur... On mi wszedł w kołka.
Tam jest kołek w wodzie. Musimy mu trochę dać luzu, niech on sobie odpłynie. Zobaczmy, czy dalej jest na kołku. Tak, jest na kołku ryba. To mam trochę inny pomysł. Idę dookoła stawu. Albo nie, pierwszy pójdę tak jak na wcześniejszej wyprawie. Idę trochę dalej, aby odciągnąć go od tego kołka. Ta jest w kołku. Ryba jest w kołku. Ale czuję dalej, jak bije. O, patrzcie, patrzcie. Idzie przez kołek totalnie. Ja pierdzielę. Czekajcie, ciągnę ją? Ciągnę, ale w kołku jest. Idę dookoła stawu. Idę z tym karpiem. Mam nadzieję, że... Rybę holuję dalej. Udało się, wyszła z kołka. Ale znowu chcę tam wejść, więc nie mogę zbytnio nagrywać. Kończę nagrywanie i pokażę, jak już będzie przy podbieraku. Karpia już mam pod nogami. Jest to lustrzeń tym razem. Też mniej więcej taki sam. Tylko chyba będę musiał do domu wracać, bo wczoraj niestety jadłem KFC kubełek. No i dzisiaj jest ciężko. Pewnie wiecie, o co chodzi. Kurde. Muszę siedzieć i holować rybę. Ja pierdzielę. Tak się prezentuje drugi karp. Nie dam rady już go zaprezentować. Zaraz wracam do domu. Byłem z 1,5 godziny. Efekty super. Ten ma tu z 74, bo nie jest tu do końca do pyska podłożony. Ale dobra, dajmy 73. I wziął na kuleczkę od Eldorado i robaka zestaw, który wam pokazywałem na początku na metodzie. Wraca do wody, a ja muszę niestety wracać do domu. Karpia wypuściłem prawie od razu. Jest tutaj jeszcze, może go, a tu mata jest, ale muszę się już składać do domu. Nie dlatego, bo jest późna godzina, tylko może już wiecie. Karp sobie tutaj stoi, ale aby nie było, że go nie wypuściłem, to go pogonię. No, leć karpiku. I poszedł. A ja się niestety zwijam. Postanowiliśmy z kolegą wybrać się na karpie. Jesteśmy od 1,5 godziny. Tutaj mój fiderek na czerwone robaki. Złowiłem 2 płotki za pysk. Ale karpie totalnie nie chcą brać. Pada śnieg co chwilę albo deszcz. Jest bardzo mocny wiatr. Jest 1 stopień, więc wracamy do domu.